się dzisiaj o taki serwis społecznościowy Google, który powstał stosunkowo niedawno, błyskawicznie się rozwija. Aktualny zestaw jego możliwości jest naprawdę imponujący i nie potrafię powiedzieć, co będzie za parę dni, ponieważ wchodzę rano i są nowe funkcje. Każda czynność jest tam logowana i nic nie da się usunąć bez powrotu. Z jednej strony to drugie zapewnia bezpieczeństwo, z drugiej strony to pierwsze pozwala Państwu na przykład śledzić aktywności. Nie ma tam takich serwisów statystycznych aktywności jak w platformach zdalnego nauczania. Ale ten serwis ma jedną zaletę i zaleta w tej chwili objawia się tak, że ja na przykład jestem na jakieś szkolenia dla rad pedagogicznych wynajmowany po to, żeby rada pedagogiczna w małej wiosce, gdzie nie ma żadnej szansy na platformę, na jakieś super serwisy, nauczyła się jak to zrobić, żeśmy mieli taką stronę, że sobie wszyscy tam razem wszystko robimy sami. Więc dla małych szkół, niedużych placówek albo na dobry start dla placówki, która jeszcze nie ma pomysłu, jak umożliwić nauczycielom szybki start, to jest świetne narzędzie. Oczywiście, ponieważ serwis się zakłada dość błyskawicznie, więc przeciętnie sprawny student założy ten serwis samodzielnie i możemy tu działać. O 50 kont mówię o kontach, nad którymi Państwo macie pełną kontrolę i to właśnie chcę pokazać. Natomiast serwis o takiej samej funkcjonalności można zmontować bez żadnych czynności wstępnych pod adresem sites.google.com. To może zrobić po prostu każdy. Każdy, kto ma konto Google'a, tak zwane, czyli wszyscy na Gmaila założył konto Gmailowe, ma. Czyli ten nie wymaga żadnych czynności wstępnych i nie ma ograniczeń, ponieważ można do niego zaprosić każdego, kto ma konto Google'a. Ale ten jest dla pojedynczego użytkownika tak naprawdę, zupełnie nieustrukturalizowany i w związku z tym macie tam Państwo świetną rzecz. 100 MB miejsca na przesyłanie plików, to nie jest tak mało. Jakieś strony projektu pojedynczego wystarczy, ale jeżeli zastosujecie procedurę, która da Wam szkole, kolegium, czy grupie, czy osobie prywatnej bezpłatną wersję usługi, którą właśnie, jak powiadam, kupują całe okręgi szkolne, na przykład dla 50 tysięcy uczniów i nauczycieli na raz, ta darmowa wersja dla 50 kont, która się tak nazywa, pokażę to króciutko, jak to zakładać, bo będziemy w tej chwili tego robili, daje 50 kont administrowanych centralnie, czyli kont po 7 giga na plik, 50 razy 7 giga, plus 10 giga na pliki. Czyli mamy darmowy hosting na 10 gigabajtów. No, krótko mówiąc, mało kogo stać na tyle miejsca na dysku, żeby sobie wynająć w standardowej komercyjnej firmie.